Wrocławski magistrat konsultuje projekt uchwały zakazującej sprzedaży alkoholu po 22 na Starym Mieście. Pytamy, co o takim pomyśle sądzą wrocławianie. Ja zawsze kupuję alkohol na parę dni naprzód, więc dla mnie to nie jest żaden problem. No, mnie to akurat nie przeszkadza, bo jestem niepijący. Ale aczkolwiek mieszkając w centrum, to jestem za. Ja też, pracując w Żabce i wiedząc, jak ludzie potrafią po godzinie 22 przychodzić po alkohol, też jestem za. Wszystko mi jedno, może być, może nie być. Nie piję. Skutku nie przyniesie takiego, jaki jest oczekiwany. Chociaż nie do końca wiem, jaki jest oczekiwany. Stworzy to po prostu, można by rzec, kontrabandę. Zarobią na tym ci, którzy nie powinni na tym zarabiać. Zrobi się drugi obieg, a młodzież i starsi i młodsi i tak nabędą alkohol, tylko nie w legalnych sklepach, ale w dziuplach, mówiąc kolokwialnie. Więc jeżeli to ma przynieść taki skutek, żeby zminimalizować spożywanie alkoholu u mieszkańców Wrocławia, to raczej nie sądzę. Jestem człowiekiem poddany władzy. Wszelka władza od Boga pochodzi. I niechaj czyni tak, jak jej jest dane. Ja się nie sprzeciwiam, ani nie popieram. Po prostu jestem zwykłym obywatelem. Godzę się z tym, co jest. W ogóle nie piję, ale myślę, że to jest głupi pomysł w niektórych momentach. Jak ktoś potrzebuje, to powinien sobie kupić, a będzie tak jak kiedyś. Będzie babka, pójdą tam, dokupią sobie, zapłacą. Może w takich miejscach newralgicznych, jak gdzieś tam na sklepy są, że przeszkadzają ludziom ci pijacy, no to może to faktycznie jest dobry pomysł, ale w centrum miasta to nie. Mam doświadczenia w tym, że niedaleko mojego domu pałętają się ludzie, którzy dużo piją, hałasują, śpiewają i szczerze mówiąc wolałabym, żeby zachowywali się grzecznie i pili w pubach, a nie na ulicach. Z jednej strony mogłoby być bezpiecznie, bo to ja wiem, że chodzi o okolice rynku, ale z drugiej strony jak polskiemu społeczeństwu się coś zakazuje, to będą robić to nagminnie. Kupią sobie gdzieś jeszcze przed tym, jak wsiądą do taksówki i przyjadą i wypiją to i tak w okolicach rynku, więc z jednej strony niby fajny pomysł, z drugiej strony wiem, że no tak nie do końca, bo to tylko i wyłącznie ma dotyczyć tutaj okolicy, więc może faktycznie butelki by się tak przy rynku nie walały, ale z drugiej strony pewnie i tak Polacy jakoś to obejdą. We'll be right back.